powiedz mi, moja droga, bo to też jakby nawiązując do tego, ty na Instagramie jesteś naprawdę bardzo szczera. Tak jak jesteś, tak jak się u ciebie coś dzieje, to ty od razu to mówisz. Widać, że masz super ze swoją społecznością relacje, kontakt. I też poruszyłaś temat nowego związku twojego byłego partnera. Ja poruszyłam? No chyba, może nie, może wiesz, może nie tak jakby bezpośrednio, ale no rozumiem, że to jakby zasugerowałaś, że tutaj do tego się odnosisz, tak? Czy jak to było w tym poście? Możesz tutaj jakby nam wyjawić, wytłumaczyć. Myślę, że to też nie ma co tłumaczyć. Przede wszystkim nie odniosłam się stricte do związku Michała, a raczej do mojego dziecka, że mam radość tą, że on jest po prostu mały i go wiele rzeczy nie dotyczy. I nie wyszukuję sobie w Google taty i mnie, żeby móc czytać różne rzeczy. A zanim dorośnie, no to ta cała sytuacja ucichnie. No to są rzeczy nie do uniknięcia też, prawda? Jak już się ludzie pojawiają w showbiznesie, są te rozstania i związki i różne sytuacje życiowe, no to wiadomo, że to jest wyciągane zawsze. No, ale jakby ja dbam tylko o bezpieczeństwo Fryderyka i to jest dla mnie ważne, żeby on jakby był... Oczywiście ja dziecko pokazuję siebie w social mediach, ale jakby staram się, żeby on w tym nigdy nie uczestniczył. Ale myślisz, że w przyszłości to, że jego tata tak dosyć jasno mówi o swoim życiu prywatnym teraz, że to mogłoby twojego synka zaboleć? Wiesz, że wolałabyś, żeby Michał trochę był jednak bardziej powściągliwy w tym dzieleniu się, wiesz, no, intymnością ze swojego życia? Nie mam wpływu na drugiego człowieka. Michał zna moje stanowisko i zna moją opinię na ten temat, ale mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że nie jestem też w takiej sytuacji. Nie mam żadnego partnera, nie jestem zakochana, więc nie dzielę się czymś takim. Nie wiem, jakby to było, gdyby był jakiś partner. Zresztą ja też, jak inni obserwatorzy zauważyli, ja lubię się dzielić swoim życiem, nie dotyczącym mojej miłości. Lubię pokazać Fryderyka, moje takie codzienne rutyny, ale nie wiem, czy chciałabym tak bardzo, bardzo pokazywać moje życie prywatne, właśnie tą sferę taką.